Dzień dobry, Wałbrzych. Dzisiaj wybierzemy się w podróż taką, powiedzmy, nietypową, po różnych górach, wertepach, dolinach, razem z Tomkiem Stasiakiem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy trochę o wyprawach offroadowych. Tomku, to jest pewnego rodzaju moda, jakaś gałąź turystyki, dość ważna. Często słyszy się o wyprawach, wiesz, gdzieś tam do Afryki, do Ameryki Południowej, samochodami terenowymi, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie wyprawy można było też robić tu u nas. Ja uważam, że mamy piękne tereny do tego. Nie wiem, czy się zgodzisz. Jest to zgoda. Natomiast faktycznie kraje oddalone od Europy daleko są bardzo popularne. Do Afryki czy do Namibii jeżdżą ludzie, bardzo popularne miejsce, czy do RPA, jak również wschodnie kierunki. Natomiast cała masa ludzi, którzy posiadają auta terenowe, lubi zwiedzać, lubi docierać tam, gdzie inni nie docierają. Trochę eksplorować tą przyrodę i teren. W Europie dużo ludzi jeździ na Bałkany. Tam jest, no to powiem tak, że im gorsza infrastruktura drogowa, tym lepiej dla tych, którzy mają terenówki, bo docierają sobie drogami, po których zwyczajne samochody nie jeżdżą. W Polsce oczywiście też są takie możliwości, natomiast faktycznie ta gałąź turystyki się bardzo mocno rozwinęła. Jest mnóstwo grup offroadowych, są profile, jakby całe grupy na profilach facebookowych. RTO, taka popularna, czyli rodzinna turystyka offroadowa, gdzie ludzie śpią w tych samochodach, śpią w namiotach, szukając miejsc, czasami na kempingach, ale czasami po prostu w dziczy. I to jest fajny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Natomiast trzeba mieć trochę głowy na karku i wiedzieć, żeby nie łamać przepisów prawa, żeby nie wjeżdżać w lasy państwowe, w rezerwaty. Natomiast jeżeli ktoś się do tego dobrze przygotuje, sprawdzi sobie mapy. Jest wiele dróg, które są drogami gminnymi, polnymi, gdzieś między polami, którymi można dotrzeć w fajne punkty widokowe. No właśnie, już tutaj to dobry temat poruszyłeś, bo z tym to jest jednak, no trzeba mieć dobre wyczucie albo dobre mapę, dobrą orientację, gdzie można w danym terenie pojechać, bo jednak no o to ekologię, o to środowisko dbamy bardzo mocno, a są to samochody spalinowe. No tak, to spalinowe samochody, wiesz, tutaj jakby wpływ samych spalin na środowisko, myślę, że nie jest, bo samochody, jeżeli przechodzą badania techniczne, no to spaliny są, czy one są w mieście, czy one będą wydalane na drodze polnej, to nie ma znaczenia, byle były czyste względem jakby prawa i ustawy. Natomiast faktycznym problemem jest to, gdy na przykład ludzie terenówkami wjeżdżają do rzek, do jezior. Z tym się nie zgadzam. No bo jednakże wjeżdżamy brudnym samochodem w czysty zbiornik, w czysty akwen, tak? Również i jakby apeluję tutaj do wszystkich użytkowników terenówek, żebyście to robili Państwo po prostu z głową, szanując wszystkich dookoła. Jak jedziecie polną drogą, podobna historia, jedzie rowerzysta, to on ma więcej wdycha kurzu, a my tego kurzu więcej produkujemy, więc proponuję zatrzymać się na poboczu. Ten rowerzysta sobie przejedzie swobodnie, nie będzie na nas krzywo patrzył i będziemy wspólnie z tej drogi korzystali. Tak samo jak widzimy turystów pieszych i tak dalej. Myślę, że duża, wiesz, kultura osobista jakby offroaderów, czy użytkowników rowerów, czy turystów górskich wpływa na to, jak są później środowiska postrzegane. No właśnie jest trochę osób, które złą robotę robią. Ale to wiesz, w każdym środowisku, bo na przykład na motocyklistów też mówimy, że to są, w cudzysłowie, przepraszam, dawcy nalek, bo część z nich jeździ naprawdę bardzo szybko i niebezpiecznie, ale ogromna część tych ludzi jeździ z głową, patrząc na innych i zwracając uwagę na innych użytkowników ruchu drogowego bardzo mocno. Podobnie jest w świecie offroaderów. Jest naprawdę znakomita większość ludzi, którzy są doświadczeni, którzy podpowiadają, którzy chcą się dzielić tak naprawdę swoją wiedzą i podpowiadać tym młodym, którzy dopiero zaczynają tą przygodę, mówić: słuchajcie, tam nie jedźcie, bo tam nie wolno, ale tu jest taka trasa i tak dalej. Jest wiele takich inicjatyw w Polsce, bo na Pomorzu Zachodnim z inicjatywy Klubu Land Rover Polska przy współpracy Marszałka Województwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych powstało na przykład 12 tras offroadowych. Jest regulamin, można tam z tych tras bezpłatnie korzystać.
Oczywiście są pewne zasady, że nie można jeździć grupą większą niż 4 samochody, że jeżeli leży drzewo na drodze, to należy je przeciąć tylko w świetle drogi i przejechać, żeby ich nie objeżdżać, nie jeździć po jakichś torfowiskach, po jakichś tam innych uprawach i tak dalej. Więc wszystko się... Natomiast jak się pojawią ludzie, którzy nie szanują tego i wjadą w lasy albo komuś w uprawę, to ci ludzie się denerwują. To tak samo jakby ktoś do mojego ogródka wjechał, prawda, to też bym się denerwował i zniszczył moje warzywa. No ale mówisz, że tam na Pomorzu, tak, są takie trasy, marszałek się w to zaangażował. Tak. Czy na naszym Dolnym Śląsku też takie plany są? Wiesz co, nie słyszałem o tym, żeby takie plany były, bo jednakże mamy w naszej... Jeszcze inaczej. Ja uważam, że mamy dostatecznie dużo dróg lokalnych, które biegną właśnie między polami, które są drogami gminnymi, gdzie wcale nie musimy wjeżdżać do lasu, my wcale nie musimy wjeżdżać, już nie mówię o parkach krajobrazowych czy jakichkolwiek innych obszarach chronionych, bo jest tego naprawdę sporo i na przykład można sobie wyjechać w Wałbrzychu, przy okazji jadąc trochę asfaltami, trochę szutrami, zwiedzić przepiękne miejsca naszego regionu. I to jest jakby ta turystyka offroadowa właśnie taka jest, że jedziemy sobie trochę asfaltem, docierając na przykład do chaty Tkaczy Śląskich. Wiesz, ale ja zawsze dojeżdżam do tych chaty Tkaczy Śląskich od drugiej strony, żeby pokazać jakby je z tej drugiej strony od Stoku Południowego, żeby wytłumaczyć też naszym gościom, dlaczego one są tak usytuowane, że na tym stoku, jak śnieg leży zimą, to słońce odbijające się pięknie oświetla wnętrze izby. No przecież tam nie można było palić sobie kaganków i tak dalej, no bo powodowałoby to duże zagrożenie pożarowe. Więc to nie jest przypadkowe. Stamtąd można piękną drogą asfaltową przejechać sobie już do Sokołowska, prawda? W Sokołowsku mamy śląskie Davos, w którym ogląda, ale później z Sokołowska już do Unisławia można pojechać szutrówkami fajnymi, gdzie mamy piękny widok na Stożek Wielki z jednej strony, z drugiej strony już na Bukowiec. I znowu przejeżdżając w kierunku Andrzejówki, też jest piękna szutrowa droga górą między dwoma łąkami, dostępna na mapach. Też wyjeżdżasz do góry, masz piękne widoki. Więc o to chodzi tak naprawdę. Nie musimy wjeżdżać na Gomulnik, wystarczy, że podjedziemy pod niego. Później zjedziemy sobie do Łomnicy, zjemy pięknie fajnego pstrąga. I taką wycieczkę całodniową można zrobić, łącząc trochę zwiedzania, trochę tych offroadowych przyjemności. No i umówmy się, no to przecież nie musimy się topić po klamki. Nie musimy tego robić. Jeżeli chcemy, to jedźmy na rajdy. Te rajdy są też organizowane. Mamy stare kamieniołomy w okolicy. Niedługo będzie się odbywał rajd Kamyki w Boguszewie. No, za kilka dni nawet. No właśnie, następny weekend, nie? Więc zapraszam w ogóle wszystkich, żebyście Państwo zobaczyli, że ten offroad też jest ekstremalny, potrafi być ekstremalny. Tak, ale poruszyłeś bardzo fajną rzecz, bo oprócz tego, że wybieramy się niecodziennym pojazdem gdzieś tam w trasę, bo samochód terenowy zazwyczaj nie posiadamy, nie wszyscy mają możliwość jeżdżenia takim autem. Dwa, poznajemy region z pewną historią, o której kiedyś mi o tym opowiadałeś, to ty lubisz o tym opowiadać tym swoim gościom, bo prowadzisz firmę, która z całego kraju sprowadza ludzi tutaj, którzy odwiedzają nasz region i go poznają właśnie ze szyby wozu terenowego. Wiesz co, tak, ten pomysł, ta inicjatywa jakby zaświtała mi w głowie w momencie, gdy ja bardzo lubię gościć u siebie swoją rodzinę, przyjaciół, znajomych z różnych regionów kraju. I z nimi właśnie takie wycieczki sobie robię, tak? I w pewnym momencie mówię, kurczę, przecież może byśmy to pokazali szerszemu gronu. I te firmy, które przyjeżdżały do nas po to tylko, żeby postrzelać się w paintballa lub pojeździć terenówkami w trudnym terenie. Takie integracyjne imprezy. Na takie integracyjne imprezy. W tej chwili mówią, o, ale to jest też super pomysł, bo coś jeszcze zwiedzimy, coś poznamy. I fajnie się ten produkt tak naprawdę też zaczyna sprzedawać. Mamy bardzo dobry feedback, bardzo fajne, wiesz, recenzje i ludzie mówią, o super, to może następnym razem. No, najczęściej pojawia się pytanie, Tomek, cóż następnym razem? Więc ja mówię, spokojnie, mamy tutaj tyle atrakcji, że damy sobie z tym radę. Natomiast no, mogą, jeżeli klient oczekuje jakby takiego
cięższego, nazwijmy to, terenu, no to przecież mamy hałdę w Wałbrzychu, po której pozwala nam miasto jeździć, ale na tej hałdzie też przestrzegam. Ktoś, kto nie zna hałdy, ona potrafi być niebezpieczna, więc ci, którzy dojeżdżacie gdzieś po raz pierwszy, miejcie oczy szeroko otwarte, bo jest dużo dziur, niebezpieczeństw czyhających, no i w pobliżu mamy tak naprawdę również masyw Chełmca i tam nie wjeżdżajcie, bo tam nie wolno. No właśnie, jakiś czas mieszkałem tam w pobliżu Chełmca, u podnóża Chełmca i to była zmora, kiedy z psem na spacer wychodziłem, a musiałem uciekać ze ścieżki jednej, drugiej, trzeciej z Łąki, bo tam różne auta mnie ganiały. No i to znowu jest ta kultura, do której będziemy pewnie w każdej dziedzinie życia wracać. No nie powinno tak być, tak? Bo ja widuję oczywiście również inne grupy, które no jeżdżą jak jeżdżą, łamiąc czasami już poza zdrowym rozsądkiem, gdzieś wyjeżdżają z krzaków, łamiąc nowe drzewka. I cóż z tego? Mogę z nimi porozmawiać, mogę ich spróbować nakłonić do tego, żeby jednak zmienili swoje postępowanie. Nie zawsze to działa, nie zawsze to skutkuje, ale to jest właśnie zakorzenione. Wiecie, no, to się wynosi z domu. No, trzeba być po prostu kulturalną osobą i mieć również baczenie na innych, tak? Słuchaj, Tomku, ja mam takie pytanie. 20 lat temu, kiedy byłem tutaj rzecznikiem prasowym, kiedyś zorganizowałem stady tur do Wałbrzycha, w którym wtedy, no to był początek, koniec lat 90., upadało górnictwo i była czarna dziura, można by powiedzieć. Zaprosiłem dziennikarzy czasopism turystycznych, jakoś tak przekornie, którzy z pewnym takim niedowierzaniem przyjechali, no ale wtedy jeszcze były takie czasy, że jak mieli nocleg, jedzonko zapewnione, no to przyjeżdżali. I kiedy zobaczyli nasz region, zobaczyli okolice Wałbrzycha, to po prostu im szczęka opadła, że takie tutaj warunki mamy. Minęło 20 lat. Ta turystyka wokół Wałbrzycha się zmieniła. Wałbrzych się zmienił. Czy ty to odczuwasz? Czy ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do ciebie, też mówią, no nie znaliśmy tych terenów, jesteśmy zaskoczeni, że tu jest tyle ciekawych miejsc krajobrazowo, historycznie, nie wiem, pod każdym względem. Wiesz co, zdecydowanie tak. Wiele osób z różnych innych części kraju, którzy pierwszy raz są w Wałbrzychu, mówią, wow, to my słyszeliśmy, że ten Wałbrzych to taki brudny, taki poindustrialny i tak dalej. Ja sprowokowany zawsze takimi wypowiedziami na koniec imprezy jeżdżę robię taki tour po Wałbrzychu, pokazując im centrum, pokazując im rynek. I mówią, o kurczę, jak tu pięknie, tu się faktycznie zmieniło. Natomiast z hałdy Wiesław w Wałbrzychu zawsze tam robimy obowiązkowy postój i pokazujemy, jak pięknie jest Wałbrzych położony, jak Wałbrzych się zmienia. I ci ludzie mówią, wow, to ja tu przyjadę może z rodziną. I to jest fajny temat, bo ktoś, kto trafia tutaj, jest jakąś tam zaproszony jako klient jakiejś firmy albo trafia tu jako pracownik, który przyjeżdża na imprezę integracyjną, często wraca później, albo na koniec, czy do mnie, czy do moich instruktorów, wie pan, a gdzie byśmy się mogli na nocleg zatrzymać, a co by pan polecił jeszcze do zwiedzenia i tak dalej. No więc tutaj to można tak naprawdę z rękawa wysypać dwutygodniowe zwiedzanie codziennie, bo mamy w okolicy mnóstwo fajnych rzeczy. Tak, to nie jest tylko Zamek Książ, prawda? Ależ oczywiście, bo to nie są tylko zabytki sakralne, których jest całe mnóstwo, są również zabytki kultury, są przepiękne parki, trasy rowerowe, trasy piesze. Dla każdego tu się coś fajnego znajdzie, naprawdę. Wiesz, ludzie na przykład słyszeli o Krzeszowie, no tak, perła baroku europejskiego, natomiast jak tam trafiamy z nimi, to zacytuję jedną z recenzji. Jeden z naszych klientów mówi, kurczę, byłem w różnych bazylikach na całym świecie, ale ta robi chyba największe wrażenie. Nie wiem, być może troszkę tam dla mojej przyjemności to powiedział. Natomiast niewątpliwie jest to rzecz, którą warto pokazać. No chaty tkaczy, które są unikatowe na pewno. Cerkiew w Sokołowsku, Grunwald. W ogóle wczoraj byłem w Sokołowsku, widać, że to miejsce zaczyna żyć. Pytałeś, czy coś tu się zmieniło. Tak, ja przez 20 parę lat obserwuję, że ta zmiana tego
natężenia ruchu turystycznego jest ogromna. Poza tym mam takie wrażenie, że Dolny Śląsk stał się trendy. Stał się takim miejscem, w które jak ktoś z dużych miast w Polsce wróci i powie, że byłem na Dolnym Śląsku, a no to oczywiście pierwsze, czy tam jedno z pierwszych pytań to jest o Zamek Książ, tak? Natomiast to nie jest tylko Książ. Faktycznie zgadzam się z tobą, bo jest mnóstwo bardzo fajnych rzeczy. W gminie Walim przecież podziemia Lizę, nie tylko w gminie Walim, ale i w Głuszycy. Jak się tak naprawdę gdzieś, wiesz, zagłębimy w naszym mieście tylko. Można zobaczyć tunel pod Wołowcem, prawda? Dostępny, pójść, przejść. Najdłuższy tunel w Polsce, nie? No i no, chociażby następne miejsca takie historyczne, bo ostatnie takie miejsce rytuału nazistowskiego na wzgórzu Piątego Festiwalu, tak? Mauzoleum. Mauzoleum, tak zwane czy wzgórze Piątego Festiwalu i mauzoleum. Tak, tak. Wiesz, to są takie rzeczy, które, o których warto ludziom opowiadać, bo to są faktycznie rzeczy unikatowe. I to będzie też magnesem dla tych, którzy są ciekawi historii regionu. Oczywiście mamy tego świadomość, że te ziemie były piastowskie, później długo, długo były prusko-niemieckie później. Natomiast i ta powojenna historia, bardzo trudna bardzo często, nie? Też warto o niej opowiadać i pamiętać. No tutaj mnóstwo jest ludzi, którzy robią dobrą robotę, chociażby Łukasz Kazek, który ma swoje fantastyczne programy. No, więc tu jest co robić. Jest co robić, nie tylko offroadowo, Marek. Ludzie, bo też wiesz co, wrócę, bo mówiłeś, że bardzo jakby modne się zrobiły offroadowanie i tak dalej. Zwróćmy uwagę na ogromną rzesze ludzi, którzy zaczynają się poruszać kamperami. Dokładnie tak. Nieprawdopodobny wzrost i taki boom. Widzimy kamperów mnóstwo. Ci ludzie są właśnie, trochę mają mało infrastruktury dla siebie, bo tych miejsc kamperowych jest w moim przekonaniu za mało, szczególnie w naszym regionie, bo już jest ich dużo na Mazurach, w takich miejscach, gdzie ten jakby karawaning był wcześniej popularny. Natomiast mam nadzieję, że i w naszym regionie to się będzie zmieniało. Nie? Wiesz co, ja czuję taki trend, który panuje w kraju, może w Europie nawet też, że ludzie uciekają od dużych skupisk, kurortów typu Międzyzdroje, nie wiem, Krynica Morska, Zakopane. Szukają miejsc bardziej ustronnych, ale równie atrakcyjnych. I to jest szansa w zasadzie dla dużej części Dolnego Śląska. I stąd taki rozwój właśnie tej turystyki kamperowej, tej offroadowej, tej uciekanie od tego zgiełku dużego miasta, szukanie jakichś nowych miejsc. Jest to tak naprawdę dla każdego coś dobrego, bo są ludzie, którzy będą chętnie jeździli nad morze i w te tłumy lubią tą muzykę, która dobiega z każdej kafejki, z każdego baru. Natomiast na pewno będą też są tacy turyści, którzy oczekują trochę spokoju, takiego zaopiekowania się też nimi. To też warto powiedzieć, że mamy w naszym regionie mnóstwo fantastycznych, naprawdę fantastycznych przewodników, którzy mają wiedzę, którzy mają umiejętności, którzy potrafią turystę i to jakby w wielu różnych miejscach, tak? Bo czy to będą ci, którzy oprowadzają chociażby po Sztawnie Zdrój, czy to będą ci, którzy pracują w Zamku Książ, czy w Starej Kopalni, czy przewodnicy sudeccy, to są ludzie, którzy są bardzo często, którzy by mogli człowieka zagadać na śmierć. Nie? Więc fajnie, my mamy to, my jesteśmy do tego przygotowani. Musimy trochę popracować jeszcze oczywiście, no zawsze jest coś do zrobienia. Fajne inicjatywy, żeby... Wiesz co, wczoraj jechałem przez Zagórze. No i tak mówię, kurde, jeździ już ten pociąg czy nie? Bardzo bym chciał, żeby ten pociąg już ruszył, bo będzie to na pewno fajna rzecz. Będzie można zostawić samochód w Świdnicy chociażby, bo jechałem koło Zagórza, koło Jeziora Bystrzyckiego, no to nie było miejsca, gdzie zaparkować nie było. No więc mam nadzieję, że część tych samochodów zostanie w innym miejscu, tak? I ludzie sobie przyjadą po prostu pociągiem. No wiesz, podobnie jest w przypadku Dzikowca, gdzie teraz powstał przystanek. Dokładnie tak. Kolejowy na trasie do Starego Miasta w Czechach i zatrzymuje się, można też skorzystać. Dużo pracy jeszcze przed nami na pewno, ale mamy naprawdę perełki. Mamy takie miejsca, w których
można by było faktycznie jeszcze niewielkimi chyba środkami, takie mam wrażenie, zrobić coś fajnego. Wiesz co, zalew w Grzędach na przykład. Fajny zalew. On był bardzo surowy w momencie, gdy on powstał tam 15 czy 20 lat temu. To było trochę taki krajobraz księżycowy. W tej chwili tam jest mnóstwo zieleni. Jest to fajne miejsce odwiedzane chętnie przez, jak ja to nazywam, dzikusów, czyli takich, którzy właśnie chcą sobie weekend spędzić w namiocie czy przyczepie kempingowej. W moim odczuciu tam brakuje infrastruktury, bo przydałaby się tam jakaś toaleta, przydałaby się jakaś bieżąca woda i tak dalej. I myślę, że to by też spowodowało... Czyli po prostu takie bardziej cywilizowane warunki, tak? Tak, Marek, no bo ja to porównam do innych krajów. Zachwycony jestem, w ubiegłym roku byłem, bo jak wiesz, podróżuję, tak? Co roku sobie gdzieś tam jeżdżę, czy jakieś Bałkany, czy jakieś tam inne miejsca i w ubiegłym roku postanowiłem pojechać na północ, więc Litwa, Łotwa i Estonia. Jestem zachwycony Estonią. Lasy Państwowe udostępniają teren, na którym właśnie ludzie tacy, którzy przyjeżdżają kamperami, terenówkami, rowerami, motocyklami, mogą się zatrzymać. Tam są sanitariaty, które są jakby posadowionym budynkiem na szambie. One są opróżniane, one są tam odpowiednio dezynfekowane. Są kontenery na śmieci. Ja nigdzie nie widziałem przepełnionych tych kontenerów. Już pójdę bardzo daleko. Nie oczekujemy tego tak naprawdę w Polsce, ale tam wiaty na 8-12 osób, przy każdej wiacie palenisko i nawet, słuchajcie Państwo, drewno, które jest poskładane, jest uzupełniane, żeby ludzie mogli po prostu napalić sobie ognisko. Jest siekierka, instrukcja obsługi, jak tą siekierką się posługiwać. To jest bardzo daleko już oczywiście, natomiast myślę, że takie miejsca, w których ta infrastruktura będzie ciut fajniejsza, ludzie nie oczekują jakichś mega wygód, nie? Ale jak będzie toaleta, jak się znajdzie bieżąca woda, a jeszcze jak będzie prysznic, do którego będzie... Wiesz, to może być tak, że ktoś tam wrzuci 5 zł i weźmie prysznic, ale niech on będzie jakby dostępny i możliwy. Nie? To już by było zupełnie fajnie. Czyli jednym słowem, potencjał mamy krajobrazowo i pod względem różnych innych atrakcji. Mamy ludzi, którzy tym się fantastycznie zajmują tutaj w regionie, tak jak wspomniałeś, przewodnicy nasi albo też organizatorzy tych, powiedzmy, turystyki w różnej formie, bo już nie mówię tylko tej offroadowej, ale i turystyki konnej i rowerowej i jakiejkolwiek innej postaci. To teraz tylko co? No, czekamy na gości. Czekajmy na tych gości. Czy też należałoby się trochę bardziej wypromować wspólnie? Też to wszystko razem tak naprawdę powinno funkcjonować. Ja uważam, że takie inicjatywy oddolne, opowiadajmy o tym naszym, bądźmy takimi ambasadorami naszego regionu. Wszyscy, ja, ty, nasi znajomi, opowiadajmy wśród naszych znajomych, naszych przyjaciół, jak tu jest fajnie. Zachęcajmy ich do tego, żeby przyjeżdżali do nas, bo ta inicjatywa, taki jakby marketing szeptany, naprawdę będzie nam bardzo mocno pomagał. Opowiadajmy o tym, że tam jest fajna restauracja z baraniną, że tam mamy kogoś, kto fantastyczne sery produkuje, a jeszcze w innym miejscu to mamy tam miejscowego, nie wiem, apostoła, który opowiada wierszem i tak dalej. Takie informacje, jak będą przepływały, to myślę, że siła tego szeptanego marketingu będzie ogromna. I niepotrzebne nam są prawdopodobnie wtedy jakieś ogromne reklamy w mediach ogólnopolskich, nie? Tak, no muszę ci powiedzieć, że kilkanaście lat spędziłem poza Wałbrzychem i tam na Śląsku, gdzie żyłem, dostałem parę razy zlecenia na przygotowanie takiej wycieczki po naszym regionie. Nie było problemu z tym, żeby zaplanować zarówno dwu, jak i tygodniową taką podróż tutaj, a nawet by się, powiedzmy, znalazło dłużej, gdyby się wypuścić głębiej w Kotlinę Kłodzką chociażby. Wiesz, Marek, Świdnica, Jawor, Kościoły Pokoju, no to są przecież zabytki klasy światowej. Nigdy nie było reklamacji, a wręcz przeciwnie. Ci ludzie nieśli tą informację, tak jak mówisz, do swoich kręgów, środowisk i przekazywali, i następni ludzie się wybierali w te rejony. Słuchaj, tak samo myślę, że ożyło i dość popularne od jakiegoś długiego czasu jest Podlasie.
I to też nie przez to, że były reklamy, tylko marketing szeptany, opowieści. Słuchaj, byłem tam. Tam jest super jezioro, a tam to w ogóle kartacze są najlepsze na świecie. No, czyli powiedzmy taki marketing marki pewnej, która się wiąże z danym miejscem. I towarów, i pewnych rzeczy, które są regionalne, których nie można spotkać gdzie. Dokładnie tak. Super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Z przyjemnością, jak zawsze. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. Podcast Dzień Dobry Wałbrzych jest skierowany do nas, do Wałbrzyszan, a jednocześnie chciałbym, żebyście i Wy tworzyli ten podcast, proponując osoby, które są ciekawe, które tworzą naszą rzeczywistość. Jeżeli macie takie osoby wśród rodziny, znajomych, to bardzo proszę, żebyście napisali takiego maila na adres redakcja@wałbrzych24.com. Dziękuję.